Międzynarodowy Dzień Seniora to święto, które corocznie obchodzone jest na terenie miasta i gminy Bogatynia. Niemal cały październik zapełniony jest spotkaniami oraz uroczystościami, podczas których do naszych seniorów kierowane są życzenia oraz podziękowania. Jedno z takich spotkań miało miejsce w środę 22 października w klubie górniczym Jubilat. Spotkanie zorganizowane przez Górniczy Klub Seniora rozpoczęło się tradycyjnie od przemówień. Na początku głos zabrała prezes klubu pani Krystyna Mania, następnie życzenia składali zaproszeni goście. Również zaszczycili nas ze względu na Międzynarodowy Dzień Seniora nasi koledzy z Gernic. Nie wszyscy przyjechali, bo nie mogli, ale serdecznie ich witamy z Górniczego Klubu Seniora w Gernic. Jak mówi pani Krysia, takie spotkania są bardzo potrzebne i wnoszą wiele uśmiechu i radości. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seniora, dlatego z nami są członkowie Górniczego Klubu Seniora i Górniczy Klub Seniora z Gernic. Mamy z nimi współpracę i na takich uroczystościach razem się spotykamy. Który to już raz? No, za mnie to już jest 8. raz, a w ogóle klub ma 39 lat w tym roku, 39-lecie, za rok będziemy obchodzić 40-lecie. Podczas uroczystości każdy z seniorów otrzymał od burmistrza Andrzeja Grzmielewicza płytę Bogatyńscy Artyści, na której znajdują się utwory wykonywane przez zespoły ludowe oraz młode talenty. Tak, ta płyta to, myślę, no, taka wspaniała rzecz, to też podsumowanie działalności artystycznej naszych zespołów ludowych, ale nie tylko, ponieważ są też Bogatyńscy Artyści, tak jest tytuł tej płyty, tacy powiedziałbym młodzi wiekiem, ale jednak dominują zespoły właśnie takie śpiewacze, folklorystyczne, Rozmaryn, Bogatynianki, Jubilaci, Niezapominajki, Działoszynianki, także no dwie płyty wspaniałe uważam i chyba też taki fajny prezent dla seniorów, bo podkreśla właśnie ten bogatyński wymiar, jeżeli chodzi o piosenkę. Jest w ogóle bardzo wiele piosenek o Bogatyni, co bardzo cieszy. Burmistrz zaznaczył także, że takie spotkania to nie tylko dobra zabawa, ale także wielkie święto dla wszystkich seniorów. To ludzie tacy bardzo krzepcy, tacy pełni werwy, wigoru. No i zresztą chyba i po sali widać, a także słychać. Nie tylko śpiewają, potrafią się wspaniale bawić i myślę, że też należy brać od nich przykład, jak można już w dojrzałym wieku wspaniale się bawić, ale także tak pożytecznie spędzać czas w gronie przyjaciół, w gronie dobrych znajomych. Tradycyjnie już całym swoim występem uświetnił zespół Jubilaci.